Największe poruszenie na sali wywołał dialog. Sędzia przewodniczący. Czy panią nie zainteresowało to, że za autobusem leży obnażona kobieta, którą oświetlają latarkami? Świadek. Nie, co mi tam? Sędzia. A gdyby tam leżała krowa? Świadek. A, krowa to co innego. Dziś 24 grudnia, najbardziej niezwykła noc w roku, Wigilia Bożego Narodzenia. Myślę, że nie zaskoczy Was fakt, że akurat dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o zbrodni, straszliwej zbrodni, która wydarzyła się właśnie tego dnia, 33 lata temu. Zbrodnia połaniecka, bo to o niej mowa, jest taką historią, o którą chyba najczęściej prosiliście mnie, by pojawiła się w Piąte Nie Zabijaj. A ja wielokrotnie zastanawiałam się, kiedy wrzucić taki odcinek, bo nie ukrywam, że źródeł do tej sprawy jest bardzo dużo, co z jednej strony sprawia, że mogę tę sprawę zgłębić jak tylko mogę, ale z drugiej strony czasami zbyt dużo źródeł prowadzi do takiej dezinformacji. Jedno źródło różni się jakimś, moim zdaniem, ważnym szczegółem. Dlatego też długo się przygotowywałam do tego odcinka. I tak jakoś wyszło, że jego premiera ma miejsce właśnie dzisiaj. I pomyślałam sobie, że nie ma chyba lepszego dnia, paradoksalnie, na premierę, niż właśnie w 33. rocznicę tamtych straszliwych wydarzeń. To właśnie dzięki temu, moim zdaniem, w moim odczuciu, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć atmosferę tego dnia, też podłość i okrucieństwo tej zbrodni. No i wydaje mi się, że to też w jakiś sposób oddaje hołd ofiarom. Jesteśmy w Połańcu w 1976 roku. Jest grudzień. W kościele, który swoją parafią obejmuje nie tylko Połaniec, ale też okoliczne wsi, m.in. Zrębin, trwa właśnie pasterka. W tej pasterce uczestniczy mnóstwo osób. Między innymi 18-letnia Krystyna Łukaszek, jej 20-kilkuletni mąż Stanisław Łukaszek oraz 12-letni brat Krystyny, Miecio Kalita. Do Krystyny w pewnym momencie podchodzi jej daleka krewna Zosia, która mówi jej, że powinni razem z mężem i z bratem szybko wyjść z kościoła i udać się do Zrębina, dlatego że do ich domu rodzinnego przyszedł ojciec Krystyny i Miecia, który w wyniku kłótni z ich matką wyprowadził się na jakiś czas do swojej siostry. No i jest pod wpływem alkoholu i mocno się awanturuje. I najlepiej by było, gdyby Krystyna wraz ze Stanisławem wrócili do domu i spróbowali go jakoś uspokoić i zażegnać ten konflikt. Krystyna bez problemu się zgadza, wychodzą razem z mężem i z bratem z tego kościoła. I na zewnątrz tego kościoła stoją dwa duże autobusy marki San. Jeden jest niebieski, drugi jest czerwony. I tymi autobusami właśnie mieszkańcy Zrębina przyjechali na tę pasterkę. One zostały specjalnie wynajęte na ten cel, więc Krystyna i Stanisław proszą, żeby kierowca jednego z tych autobusów podwiózł ich do Zrębina, które znajduje się 3 km od Połańca. No i taka przysługa właściwie zajęłaby temu człowiekowi kilkanaście minut maksymalnie. Jednak zostają tak dość stanowczo i nieprzyjemnie wyproszeni z tego autobusu, więc pozostaje im spacer do tego domu, a jest zima, jest ciemno, jest to taka wiejska droga, która jest nieoświetlona.
No i jeszcze całą tę przechadzkę utrudnia fakt, że Krystyna jest w 5. miesiącu ciąży i już dość trudno jej się porusza, szczególnie w tak, no, trudnych warunkach. Pasterka dobiega końca. Mieszkańcy Zrębina wsiadają do czerwonego autobusu, niektórzy do samochodów, jeśli mają, i wracają do Zrębina. Niestety tej nocy do Zrębina nie wrócą trzy osoby: Krystyna, Stanisław i Mieczysław. Ale co ciekawe, do wsi nie dojeżdża też jeden z autobusów, niebieski. Około 2 czy 3 w nocy na posterunek Milicji Obywatelskiej zgłasza się Józef Adaś, który był kierowcą niebieskiego SAMA i zeznaje, że ktoś mu ten autobus ukradł, i zgłasza to przestępstwo. Nie mija zbyt wiele czasu, gdy autobus się odnajduje. Leży w rowie, na drodze ze Zrębina do Połańca, czy odwrotnie. Ale niestety ten autobus to nie wszystko, co milicjanci znajdują, ponieważ odkrywają brutalną scenę. Znajdują zwłoki kobiety, mężczyzny i chłopca. Nie trudno się domyślić, że są to zwłoki Krystyny, Stanisława i Miecia. Wszystko wygląda na tragiczny wypadek samochodowy. Milicjanci układają w sobie w głowach historię taką, że spod kościoła ten autobus został po prostu skradziony. Tym bardziej, że w obu autobusach, no, trwała taka mało formalna pasterka, gdzie mieszkańcy Zrębina zamiast spędzać czas w kościele, spędzali go na świętowaniu Bożego Narodzenia wódką i tę wódkę spożywali tam w dość dużych ilościach. Co więcej, było to takie dość prestiżowe wydarzenie, dlatego że w tej popijawie brali udział nie tylko tacy zwykli mieszkańcy wsi, ale też sołtys czy jeden z ormowców, który w tej wsi pełnił swoją służbę. I wyłania się taki prawdopodobny obraz, że biesiadnicy zajęci piciem wódki i zagryzaniem kiełbasy zostawili jeden autobus otwarty, bez opieki, i w czasie, kiedy byli zajęci sobą, ktoś do tego autobusu po prostu wsiadł i nim odjechał. A że prowadzenie takiego autobusu raczej nie jest niczym łatwym, ani takim powszechnym. Szczególnie pamiętajmy o tym, że była to polska wieś w województwie wówczas tarnobrzeskim. Dzisiaj jest to województwo świętokrzyskie. Był to 76 rok i wtedy posiadanie samochodów w miastach wcale nie było takie popularne, a co dopiero na wsi, więc podejrzewam, że niewiele osób w ogóle miało tam prawo jazdy, o ile w ogóle ktokolwiek miał. Raczej poruszali się traktorami, a i tak traktorów na jednej wsi było zazwyczaj kilka albo wcale. Więc no, wszystko się układało w taką spójną całość. Prawdopodobnie ktoś też był pod wpływem alkoholu, wsiadł, jechał tym autokarem, potrącił idących ludzi i uciekł z miejsca wypadku. Milicjanci dokonują oględzin miejsca wypadku i zauważają, że Krystyna jest rozebrana. Ma ściągniętą dolną część ubrania, zakasaną spódnicę, więc wygląda to tak, jakby ktoś próbował ją zgwałcić. Ale jest to dość dziwne, no, skoro ktoś potrąca 3 ludzi nocą, gdzie jest totalnie ciemno, i próbuje zgwałcić ofiarę takiego wypadku. No, dziwne. Tym bardziej dziwne wydaje się też jednemu z milicjantów to, że Stanisław ma dziwne obrażenia głowy, takie, które są na samym czubku jego czaszki, a trudno podczas wypadku doznać urazu właśnie w to miejsce głowy. Oprócz tego ma rozbity oczodół, a nos pozostaje nietknięty, co też jest trudne do wytłumaczenia przy uderzeniu, no, tak wielkim przedmiotem, jakim jest autobus kilkudziesięcioosobowy. Milicjanci pracują do rana, zabierają zwłoki małżeństwa Łukaszków oraz Miecia do prosektorium i tam nimi ma zająć się już biegły sądowy. Około 8 rano o tym straszliwym wypadku i jego konsekwencjach dowiaduje się rodzina Krystyny i Stanisława oraz oczywiście Miecia.
No i wpadają, nic dziwnego, w kompletną rozpacz. Ich jeszcze wczoraj żywi bliscy leżą kilka kilometrów dalej na stole do sekcji zwłok, z dala od rodziny, nie w świątecznej atmosferze, nie przy wspólnym stole. Tę sekcję zwłok przeprowadza lekarz, który nie miał do tego uprawnień, nie był doświadczony w ogóle w przeprowadzaniu sekcji zwłok, a w Połańcu w ogóle wcześniej takich sekcji w ogóle nie przeprowadzano, więc już na tym etapie zebrane dowody przez tego człowieka będą budzić wiele wątpliwości. I dopiero w tym prosektorium pojawia się ktoś taki jak prokurator. A wydaje mi się, że większość z nas wie, że we wszystkich sprawach, w których pojawia się śmierć człowieka, to z automatu pojawia się też prokurator. No oczywiście nie mówię tutaj o śmierciach, nie wiem, w szpitalu na przykład. I ten prokurator dopiero pojawia się w prosektorium, czyli nie uczestniczy w oględzinach miejsca wypadku, co też ma później znaczące konsekwencje, dlatego że na przykład w ogóle nie zabezpieczono żadnych śladów w tym autobusie, co przecież jest podstawą do tego, żeby złapać sprawcę, prawda? Zdejmując odciski palców, nie wiem, z klamki, przede wszystkim z kierownicy, czy z szyby, skądkolwiek, ten autobus trafia na milicyjny parking, w dodatku niestrzeżony, i po kilku tygodniach zostaje skierowany do kasacji, co jest szokujące, dlatego że ten autobus był w świetnym stanie, bo był dość nowy i nie miał po tym wypadku dużych, nie powiem, obrażeń, ale śladów i uszkodzeń. Właściwie miał uszkodzony, nie wiem jak to się nazywa, błotnik. No takie coś, co jest pod rejestracją, wybaczcie mi. I przez to skierowanie do kasacji właściwie gubią się bezpowrotnie dowody, jakiekolwiek dowody w tej sprawie. Wracając do prosektorium i do tej sekcji zwłok, to też zostaje ona przeprowadzona w bardzo wątpliwy sposób. Mianowicie prokurator mówi temu lekarzowi, który prowadzi sekcję zwłok, żeby oszczędzał te ciała. To znaczy, że zostały one już na tyle uszkodzone podczas tego wypadku, żeby ich nie rozcinać znacząco, dlatego że dla rodziny to będzie bardzo trudne doświadczenie, będzie otwarta trumna, oni tych bliskich nie poznają, więc po prostu oszczędźmy im tego widoku i jakby oddajmy cześć zmarłym tragicznie i po prostu zachowajmy ich ciała w jak najlepszym stanie. I tak się też dzieje. Więc nie zostają ujawnione żadne dowody czy żadne poszlaki, które mogłyby wskazywać na to, że na tej drodze doszło do czegoś innego niż zwykły przypadkowy wypadek. Wacław Kalita, ojciec Miecia i Krysi, jedzie do prosektorium i tam chce zobaczyć zwłoki swoich dzieci. Zostaje mu to umożliwione, widzi w jakim stanie jest Krysia, widzi w jakim stanie jest jego zięć, jego syn. Jest to dla niego wstrząsające doświadczenie, ale nie jest tam sam. Towarzyszy mu jego brat i jego siostra. Gdzieś do jego uszu trafiają takie słowa, że w takich kostnicach pracownicy, którzy ubierają zmarłych do pogrzebu, żeby sobie oszczędzić trudu, to rozcinają ubrania na plecach i tylko je tak od frontu nasuwają na ciała. No i dla pana Wacława jest to nie do pomyślenia, że jego dzieci będą półnagie, w tej trumnie leżały, więc postanawia, że ubierze te dzieci sam, ale sam nie jest w stanie tego zrobić, więc prosi o to swoją siostrę, która jest mamą Zosi, tej samej, która powiedziała młodemu małżeństwu, żeby w pasterkę wracali do domu, z kościoła. We wsi o tym straszliwym wypadku jest bardzo głośno. Wszyscy też mówią o tym, że ciekawe, kto ukradł ten autobus, ciekawe, kto ich potrącił. No, jest to straszna sprawa, natomiast trzeba się pogodzić z takim losem. Nie ma co roztrząsać, dlaczego tak się stało. Po prostu trzeba ten fakt zaakceptować. Ale 26 grudnia pod domem Józefa Adasia, czyli kierowcy tego niebieskiego autobusu, który został skradziony, ma miejsce bardzo dziwna sytuacja.
W jego okno, podczas uroczystej świątecznej kolacji z okazji drugiego dnia świąt, ląduje kamień i ktoś pod tym oknem krzyczy: zabiliście Kalitów, zabiliście mi przyjaciela. Jest to dziecięcy głos. Mieszkańcy tego domu, Adasiu, wybiegają na zewnątrz. No i widzą, że jest to taki tutaj wiejski chłopak, syn najbiedniejszych gospodarzy ze wsi. Stasiu Strzępek. Stasiu Strzępek był najlepszym kolegą Miecia Kality. Bardzo się przyjaźnili. No ale co to w ogóle za brednie? Przecież skąd to dziecko może wiedzieć, co się naprawdę stało? Był wtedy w domu, no bo przecież nie było go w ogóle w kościele, nie było go w tym autobusie, który wracał do Zrębina, więc nie mógł wiedzieć, co się stało. Ale okazuje się, że Stasiu doskonale wiedział, co zdarzyło się tej tragicznej nocy. Ale to dziwne zdarzenie ze Staszkiem w roli głównej, gdzieś tam umyka w uwadze wszystkich, zaciera się w ich pamięci, ale nagle Staszkiem zaczyna interesować się bardzo Jan Sojda, mieszkaniec z Rębina, który pełni tam bardzo specyficzną i bardzo ważną rolę. Otóż, jak wspomniałam wcześniej, Staś Strzępek jest synem najbiedniejszego gospodarza we wsi. W dodatku starszy Strzępek miał olbrzymie problemy z alkoholem i uchodził za takiego wiejskiego pijaka. Natomiast Jan Sojda jest najbogatszym gospodarzem we wsi. Po pierwsze dlatego, że ma traktor jako jedyny w tej wsi. Po drugie ma nawet telefon. A ten, kto kojarzy realia Polski Ludowej, ten wie, że telefon nawet w miastach był wielkim rarytasem. W tej wsi nawet sołtys nie miał telefonu, a Jan Sojda go miał. To był taki człowiek od wszystkiego, od którego można było pożyczać właśnie traktor, gdyż wszystkie prace w polu były wykonywane ręcznie przez mieszkańców Zrębina, więc było to bardzo wygodne, że Sojda się tak chętnie tym traktorem dzielił. Oprócz tego przez jakiś czas w swoim życiu Sojda był ławnikiem, więc uchodził na tej wsi za człowieka, który ma jakiś związek z władzą w ogóle, że jest takim sędzią, Salomonem wiejskim. Do niego się udawali po poradę, ale do niego się też udawali na przykład po pomoc, kiedy bolały ich zęby, on te zęby im wyrywał, świetnie się podobno na tym znał. I oprócz tego jeszcze pełnił rolę takiego weterynarza, pomagał ludziom właśnie, którzy mieli krowy, tym krowom się ocielać. Bo jakby tych talentów było mało, to jeszcze był świetnym rolnikiem i podczas gdy wszyscy na swoich polach siali jakąś mało wydajną czy trudną w uprawie odmianę ziemniaka, on już był kilka lat do przodu i miał taką inną odmianę, która dawała dużo większy plon i on się chętnie dzielił sadzonkami ze swoimi sąsiadami. Więc uchodził za takiego naprawdę niezwykłego człowieka. Oprócz tego też był bardzo majętny i miał dużo wpływów w tej wsi. A z racji tego, że w takich wsiach to właściwie wszyscy są bliższą lub dalszą rodziną, był ze wszystkimi jakoś związany, ale nie relacje rodzinne w tej wsi były najważniejsze, tylko właśnie te zależności, które Jan Sojda w tej wsi zbudował. Bo to na przykład od Sojdy zależało to, czy praca w polu będzie tylko ciężka, czy będzie bardzo ciężka. Od Sojdy zależało to, czy w tej wsi będzie się miało dobre kontakty z innymi, czy będzie się miało złe, bo wszyscy chcieli z nim trzymać. I w związku z tym, że tak było, został nazwany królem Zrębina. I tak też ludzie go traktowali, tak się też do niego czasami zwracali. On trochę twierdził, że to jest na wyrost, ale widać było, że korzysta z tej swojej władzy, z tych przywilejów i bardzo się nimi cieszy. Ale król Zrębina ma też drugie oblicze. Już nie takie jasne i pomocne. Po pierwsze, nie znosi, gdy nie do niego należy ostatnie słowo. Nie znosi, gdy ktokolwiek mówi o nim źle i jego zdanie zawsze musi być na wierzchu. Do takiej wiejskiej legendy przeszła sytuacja, w której pies sąsiada Sojdy zjadł mu kurę. Oczywiście trudno udowodnić taką sytuację, a sąsiad zapewniał, że nic takiego nie miało miejsca. Więc Sojda, chcąc za wszelką cenę udowodnić, że jego podejrzenia są prawdziwe, tego psa sąsiadowi ukradł, rozpruł mu brzuch, w którym znalazł pióra kurze i pokazał zwłoki tego psa sąsiadowi i w ten sposób
obwieścił całej wsi, że pies sąsiada dopuścił się kradzieży kury i jednocześnie dał do zrozumienia, że takie rzeczy nie mogą się dziać. To znaczy, nie mogą się dziać na królewskim podwórku. Sojda, dotychczas w ogóle nie zainteresowany rodziną Strzępków, a szczególnie 14-letnim Stasiem, nagle zaczyna tego chłopca zapraszać do domu. Jako że jest synem pijaka, który bardzo często pod wpływem alkoholu wywołuje różnego rodzaju awantury, bardzo łatwo jest chłopca zwabić do swojego domu, dlatego że często nie dojadał, często musiał spać w stodole, był dzieckiem z bardzo trudnym dzieciństwem. Chłopiec bez większych oporów do tego domu Sojdy trafia i tam nie dość, że jest częstowany obiadem, obsypywany różnego rodzaju atrakcjami, na przykład słuchaniem muzyki z jakiegoś nowoczesnego radia, może popróbować, jak to jest dzwonić. Sojda też chce go nauczyć jeżdżenia traktorem, żeby był już wprawiony. No to oprócz tego, jak to na wsi, w tamtych czasach, a przynajmniej w Zrębinie, młodzieniec jest częstowany papierosami, w dodatku amerykańskimi Marlboro, ale też wódką. Sojdowa gotuje bardzo dobre i pożywne obiady, składające się z kilku dań, tak żeby chłopiec chodził najedzony, zadbany, żeby czuł wdzięczność wobec sąsiadów swoich. Ale Sojda ma w tym wszystkim chyba trochę inny interes, dlatego że zaczyna w pewnym momencie dopytywać Stasia, dlaczego tamtejszej nocy, 26 grudnia, pod oknami Józefa Adasia powiedział te pamiętne słowa o zabiciu rodziny Kalitów. No i Stasiu, jako 14-latek, dość naiwny, mówi Sojdzie, że on tamtej nocy był na pasterce, ale po tym jak Miecio musiał wcześniej wracać do domu, no to on już na tej pasterce nie został. Chciał wracać autobusem, ale go z tego autobusu przepędzili, bo też rodzina Strzępków nie była zbyt poważana we wsi z wiadomych względów, więc go z tego autobusu przepędzili i on do Zrębina wracał pieszo. I kiedy sobie tak dreptał 3 kilometry do domu, dotarł w pewnym momencie do miejsca, w którym leżał autobus, ten niebieski san. I widział, jak w rowie za tym sanem stoi właśnie Józef Adaś i szamocze się z kimś. I Stasiu widział, że Józef Adaś dobija ofiary wypadku, czyli Łukaszków i Miecia. Chłopiec był tak wstrząśnięty i tak bardzo bał się ujawnić na tym miejscu, że schował się w jakichś zaroślach, w jakichś krzakach i dopiero po tym, kiedy Adaś zniknął z tego miejsca, chłopiec wrócił do domu. Nic nikomu nie powiedział, ale po dwóch dniach nie wytrzymał, kiedy zauważył szczególnie, że we wsi panuje zupełnie taka normalna atmosfera i że nikt nie mówi o tym, co stało się naprawdę. Józef Adaś spokojnie spędza sobie święta z rodziną, a przecież w tym sanie, w tym niebieskim, rzekomo skradzionym sanie, było jeszcze kilkadziesiąt osób. Mija kilka tygodni, Sojdowie dalej urabiają Stasia, dalej go do siebie zapraszają i pewnego razu świadkiem tego zaproszenia jest ojciec Stasia, który jakimś cudem jest trzeźwy. No i widzi, że chłopiec niechętnie chce iść do sąsiadów, więc mówi chłopcu: przecież nie musisz tam iść. Sojdowa zaczyna na starego Strzępka krzyczeć, że przecież ty jesteś pijakiem, jakie on ma u ciebie życie. No, oczywiście ma rację. Ale Strzępek widzi, że chłopiec się czegoś boi, więc broni chłopca, zabiera go, krzyczy na Sojdów i ojciec z synem znikają w domu. No i w tym domu ma miejsce rozmowa, podczas której rodzice Stasia próbują się dowiedzieć, o co chodzi. I chłopiec mówi, że on wie, co się stało tamtej nocy grudniowej, ale że nie chce o tym za bardzo mówić. I wtedy jego ojciec z gniewem reaguje i mówi, że przecież tu nie chodzi o małpkę na patyku, tylko chodzi o prawdziwych ludzi. Jeżeli wiesz, co się stało, to musisz to powiedzieć. No i chłopiec deklaruje, że powie, ale tylko i wyłącznie milicji, bo gdy powie to ojcu, to ojciec za chwilę pewnie napije się wódki, będzie chodził po wsi i się po prostu zwyczajnie w świecie wygada i wtedy Staś będzie miał olbrzymie problemy. Dlatego, że doskonale wiedział, że gdyby taka wieść się rozeszła po wsi, to Sojda od razu będzie wiedział, kto jest źródłem tej informacji, a przecież przez ostatnie tygodnie urabiał chłopca, że przecież ten na pewno nie widział wtedy Józefa Adasia, że przecież wszyscy wtedy byli w domach,
że to, co widział, na pewno nie miało miejsca, a że Staś doskonale wiedział, na co na przykład stać Józefa Adasia, to wiedział, że jego rodzina może spotkać dokładnie ten sam los. W taki sposób Staś trafia na posterunek milicji i tam składa zeznania, które trafiają do prokuratora, a ten nie może tych informacji pominąć, nie może ich zignorować i postanawia przesłuchać różnych świadków. Sprawa szybko trafia szczebel wyżej, bo do Komendy Milicji Wojewódzkiej w Tarnobrzegu. I tam, po przesłuchaniach, ponownemu przyjrzeniu się sprawie, udaje się udowodnić Józefowi Adasiowi to, że to on tamtej feralnej nocy prowadził autobus i postawiono mu zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na milicję trafia drugi świadek, Leszek Brzdenkiewicz, który widział też to zdarzenie, ale nie tak jak Staś zza krzaków w ciemności, tylko widział je oświetlone reflektorami autobusu, drugiego samochodu, drugiego autobusu i latarek. Leszek Brzdenkiewicz i jego zeznania powodują, że nawet najbardziej doświadczeni, najlepsi, najstarsi stażem milicjanci w Tarnobrzegu otwierają szeroko oczy ze zdumienia, bo o tak makabrycznej zbrodni nigdy nie słyszeli. Leszek Brzdenkiewicz opowiada, że on wraz z 30 kilkoma osobami siedzieli sobie w autokarze niebieskim pod kościołem w Połańcu i pili wódkę. W tym autokarze był Jan Sojda, był Józef Adaś, było dwóch zięciów Sojdy, a warto dodać też, że Józef Adaś przede wszystkim był też szwagrem Sojdy. I podczas popijawy Sojda powiedział, że raz na zawsze trzeba skończyć z tym kalitowym plemieniem. Kilka minut później lekko wstawiony Józef Adaś odpala silnik autobusu i razem z pasażerami jadą drogą w kierunku Zrębina, którą spacerowali Łukaszkowie wraz z Mieciem. Są tak jakby eskortowani przez dużego Fiata, w którym siedzi jeden z zięciów Sojdy, a za nimi jedzie czerwony autobus, także pełen ludzi, którzy także piją alkohol. Pasterka nadal trwa, to też jest ważne. To nie jest tak, że to są pasażerowie, którzy wracali już z tej pasterki do Zrębina. I według Brzdenkiewicza takim kordonem jadą ulicą Zrębińską w Połańcu w kierunku Zrębina i jadący przed niebieskim autobusem duży Fiat 125P z premedytacją wjechał w Miecia, który szedł jako pierwszy od drogi. W tym czasie zatrzymał się autokar niebieski i czerwony za nimi. Z tego niebieskiego wypadł Sojda, Adaś i jeszcze jeden zięć i złapali Stanisława Łukaszka, który próbował udzielić pomocy Mieciowi leżącemu pod kołami dużego Fiata. Chłopi, którzy wyskoczyli z tego autobusu, zaczęli Łukaszka bić kluczem do opon w autobusie, takim olbrzymim, wielkim, metalowym kluczem w kształcie litery F albo kwadratowego S, jak możemy przeczytać w zeznaniach. I bili Łukaszka tak długo, że ten stracił przytomność i przestał się ruszać. Można było słyszeć, że krzyczy, czego wy ode mnie chcecie, zostawcie moją żonę, ona jest w ciąży. I w międzyczasie, kiedy ta szamotanina między mężczyznami a Łukaszkiem trwała, Krystyna, widząc co się dzieje, postanowiła uciekać w pole i któryś z mężczyzn to zauważył i zaczął ją gonić. Był to Jerzy Socha, jeden z zięciów Sojdy. Dopadł kobietę, ona zaczęła błagać go o litość, zaczęła krzyczeć do Sojdy: wujku, wujku, no byli przecież daleką rodziną, wujku, dlaczego to robisz, miej litość, że już zabraliście mi brata, zabraliście mi męża, zostawcie mnie chociaż mojej matce i mojemu dziecku. No ale mężczyźni nie wykazują żadnej litości, mordują Krystynę i po wszystkim wracają do autobusu. Wtedy okazuje się, że Miecio jeszcze żyje, więc Sojda wychodzi z tego autobusu i nakierowuje swojego zięcia, który siedzi w dużym Fiacie, żeby przejechał jeszcze raz po chłopcu, ale tak skutecznie, żeby kołem najechał mu na głowę i ją zmiażdżył. I tak się niestety dzieje. Następnie sprawcy zabierają zwłoki rodziny Kalitów. Mówię o Kalitach, jako że pochodzą od tego rodu Kalitów, czyli Łukaszków i Miecia Kalite. Zabierają ze sobą i przewożą w inne miejsce, bo przecież w tamtym byłoby widać, że chyba jest sporo krwi.
i porzucają w rowie, i by upozorować wypadek samochodowy, zjeżdżają do tego rowu autobusem, przygniatając wszystkie ciała w tym rowie. Po czym pasażerowie z niebieskiego SAMA przesiadają się do czerwonego, wracają do Połańca, tam doczekują końca pasterki i wówczas mieszkańcy Zrębina, którzy mieli wracać autobusem, wszyscy wsiadają do tego czerwonego SAMA i jadą do Zrębina. Ale zanim ten autokar trafia pod kościół, odbywa się przedziwny rytuał polegający na tym, że Jan Sojda, co jest najlepszym dowodem na to, że on był do tego zdarzenia świetnie przygotowany, wszystkim osobom, które były świadkami tej zbrodni, każe przysięgać na krzyż i podpisywać własną krwią, bo przykuwa im palce agrafką, tak żeby na ich palcach pojawiła się krew. Każe im tą krwią podpisywać takie oświadczenie, że oni przysięgając na krzyż i na tę własną krew, zobowiązują się do tego, że tajemnicy tej nocy nigdy nie ujawnią i że pozostanie ona zawsze z nimi i że zabiorą ją do grobu. Oprócz tego król Zrębina wszystkich świadków opłaca. I to wcale nie małymi kwotami, bo wręcza im, i tutaj właśnie mam problem, bo w różnych źródłach różnie piszą, ale będę się posługiwała moim zdaniem najbardziej wiarygodnym źródłem, mianowicie reportażem pod tytułem Nie oświadczam się, Wiesława Łuki, w którym to dziennikarz podaje kwotę 20 tysięcy złotych na osobę, co stanowiło wówczas wielokrotność średniej pensji w kraju, która wynosiła wówczas 4 tysiące złotych, a mówimy o wsi, więc tam te przychody niezbyt dobrze prosperujących rolników na pewno były bardzo niskie, więc to była fortuna, po prostu fortuna. I on tych świadków opłaca, każe im przysięgać, po czym jadą pod ten kościół, zabierają niczego nieświadomych ludzi i wracają do Zrębina. I w tej drodze do Zrębina mijają miejsce wypadku, ale nie widzą w ogóle zwłok, które leżą, no bo one są pod tym autobusem. Jakoś tam to jest skomentowane, no, że trzeba zgłosić tę kradzież, więc Adaś potem ląduje o tej drugiej, trzeciej godzinie na komendzie czy na posterunku i zgłasza kradzież tego autobusu, niejako zapewniając sobie alibi. Te zeznania powodują absolutny zwrot w śledztwie i w postępowaniu. Milicjanci próbują wydobyć jakieś informacje od mieszkańców Zrębina, od pasażerów tego autobusu, ale jak łatwo się domyślić, nikt nie puszcza pary z gęby. Wszyscy twardo mówią, że Sojda był w domu, że go nie było na pasterce, kryją też zięciów. Jednym słowem panuje olbrzymia zmowa milczenia, ale w tym momencie wydarza się coś bardzo niepokojącego, mianowicie Leszek Brzdękiewicz, czyli autor tych wstrząsających zeznań. Zostaje znaleziony martwy, leżąc twarzą do dołu w bardzo płytkiej kałuży. Jednak badający miejsce znalezienia zwłok milicjanci nie znajdują żadnych wskazówek, które mogłyby świadczyć o tym, że w tym zdarzeniu miały brać udział osoby trzecie. Ale mieszkańcom Zrębin jeszcze bardziej zamykają się usta. Do prokuratury w Tarnobrzegu wpływa też bardzo dziwny anonim, najprawdopodobniej którego autorką była kobieta, który prosi prokuratora, wręcz wzywa go do tego, żeby zainterweniował, żeby rodzina Kalitów nie oskarżała Sojdów i mieszkańców wsi z Sojdami zaprzyjaźnionymi o to, że brali udział w tych strasznych wydarzeniach tamtej nocy, które miały być dla wsi znakiem, dlatego że może to się obrócić przeciwko tym oskarżającym, co jest taką wskazówką nie tylko tego, że ktoś wie o tym, że na rodzinę Kalitów jest szykowana jeszcze jakaś kolejna zemsta, ale też w tym anonimie znajduje się ta kluczowa informacja o tym, że ktoś wie, że tamtej nocy zdarzyło się coś celowego, nieprzypadkowego i jest to kolejne źródło tak niepokojących informacji. Żeby zobrazować wam, jak wielka panowała zmowa milczenia, posłużę się tutaj taką historią, którą zaczerpnęłam z książki Wiesława Łuki, z jego reportażu. Sytuacja, w której Wiesław Kalita, czyli ojciec zamordowanej Krystyny i Miecia, udaje się do swojej matki, Wiesławy. W ogóle zauważyłam, że jakąś taką prawidłowość, że tam w kilku rodzinach synowie byli nazywani imionami po matce.
jak na przykład matka Miecia nazywała się Miecia, a matka Wiesława nazywała się Wiesława. Kalita udaje się do swojej matki i od niej dowiaduje się, że dzień wcześniej był u niej Sojda i że pomagał jej w jakichś tam pracach przy gospodarstwie, że to jest dobry człowiek i żeby Wiesław już dał spokój, żeby nie drążył tej sytuacji, tej sprawy, że przecież dzieci to mu w ogóle nie zwróci, a po co sobie psuć kontakty we wsi, że przecież Sojda to jakaś rodzina, że przecież nie można tak robić, że to jest po prostu skazanie całej rodziny Kalitów na ostracyzm i że życie na tej wsi będzie nie do zniesienia, jeżeli Wiesław będzie drążył sprawę tej zbrodni. I jego to kompletnie rozsierdziło. On był w totalnym szoku, że jego własna matka namawia go do tego, żeby nie badał śmierci własnych dzieci i własnego nienarodzonego wnuka i własnego zięcia. Powodem tego zachowania, jak się później okazuje, jest to, że z kościoła ofiary wywabiła Zosia, która była wnuczką Wiesławy Kality, więc jej babcia, a matka Wiesława Kality, czyli ojca zamordowanych, chciała chronić swoją żyjącą wnuczkę, która była ewidentnie zamieszana w to całe wydarzenie. I Wiesław Kalita mówił o tym w książce Nie oświadczam się, że on podejrzewa, że po prostu dla tej babci w tym momencie ważniejsza była żyjąca wnuczka niż pamięć czy prawda o tych nieżyjących wnukach. Że ta prawda nie przyniosłaby nic dobrego ani ich rodzinie, ani całej wsi. Mając już zeznania Stasia, mając zeznania Brzdenkiewicza, mając ten dziwny anonim oraz Józefa Adasia w więzieniu, skazanego za nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, milicja w maju 1977 roku, czyli pół roku po wypadku, decyduje się na ekshumację zwłok. Ciała Łukaszków i Miecia zostają jeszcze raz zbadane, tym razem o wiele dokładniej. No i czarno na białym widać, że nie zginęli oni wcale od uderzenia samochodem, od potrącenia. Biegli odkrywają podziurawioną czaszkę Stanisława Łukaszka. Miał on rozbity całkowicie oczodół i kości czaszki, które z kolei wbiły się w jego mózg i dlatego mężczyzna zmarł. Krystyna zmarła wskutek przerwania rdzenia kręgowego na wysokości 4 chyba i 5 kręgu. Miała także zmiażdżoną miednicę, ale to właśnie zerwanie tego rdzenia kręgowego było powodem śmierci. Natomiast Miecio miał zmiażdżoną czaszkę, co Wiesław Kalita wspomina z wizyty w prosektorium jeszcze w grudniu 1976 roku, to, że wydało mu się, że Miecio ma taki olbrzymi mózg i pewnie dlatego był taki mądry. Wyniki tej drugiej sekcji zwłok, możliwej dzięki ekshumacji ciał, jasno potwierdzają, że wersje dwóch świadków, czyli Stasia i Brzdenkiewicza, są prawdziwe i że faktycznie na tej drodze do Zrębina 24 grudnia, a właściwie to już 25 grudnia 1976 roku doszło do makabrycznej zbrodni. Ale śledczych zastanawiają dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, jakim cudem udało się zastraszyć wszystkich pasażerów obu autobusów, czyli około 65 osób. Jak udało się zastraszyć kilkaset osób, które mieszkały w Zrębinie, bo to nie była wielka tajemnica, tylko to była wieść, o której wszyscy wiedzieli, oprócz Kalitów, takich blisko spokrewnionych z zamordowanymi, jak tak makabryczną zbrodnię udało się utrzymać w tajemnicy, ale przede wszystkim śledczych interesowała jedna rzecz, co było powodem tak krwawego morderstwa. I tutaj musimy cofnąć się o prawie 30 lat, do lat 40., tuż po II wojnie światowej. Wówczas niespełna 20-letni Jan Sojda zostaje oskarżony o gwałt na pasterce. Nie na pasterce na mszy, tylko na dziewczynie wypasającej, nie wiem, krowy. I zostaje za to przestępstwo skazany na kilka miesięcy więzienia. Jednak nie stawia się do odbywania kary i zaczyna się ukrywać. Wówczas we wsi takim, powiedzmy, przywódcą jest Jan Roy, który
jest ojcem Mieczysławy Kality, czyli matki Krysi i Miecia, żony Wiesława. Jan Roy należy do partii oraz jest członkiem ORMO, czyli pełni rolę takiego szeryfa na wsi. I on pomaga władzom ująć Jana Sojdę. Sojda trafia do więzienia, tam odsiaduje kilkumiesięczny wyrok, wraca na wieś do Zrębina i jakiś czas po jego powrocie na jego posesji traci życie Marian Roy, syn Jana Roya, czyli brat Mieczysławy Kality. Zostaje zastrzelony z broni Jana Sojdy, ale nie przez Sojdę, a przez jakiegoś znajomego Sojdy, który próbuje zastrzelić niepokornego psa. Z kolei w innych źródłach znalazłam informację, że on próbował zastrzelić jakiegoś chorego gołębia. No i tak niefortunnie ten strzał oddaje, że zabija Mariana. To na zawsze dzieli oba rody, czyli Sojdów i Rojów, a później Kalitów. Ale kiedy umiera Jan Roy i za relacje międzyludzkie jest odpowiedzialne już nowe pokolenie, to te właśnie jakoś odchodzą na bok. I w 76 roku 18-letnia Krystyna Kalita bierze ślub ze Stanisławem Łukaszkiem. I jak, nie wiem czy wiecie, ale na wieś przystało taką prawdziwą, no to wesele jest urządzane u panny młodej. Siedzi się albo w izbie, jeżeli to jest zima, ale jeżeli to jest lato, to się siedzi na zewnątrz, zaprasza się całą wieś, jest 300 czy tam nawet więcej osób i wszyscy świętują. I na to wesele przychodzi jako gość Jan Sojda, mówi do Krystyny, że wujek w imieniu całego tam rodu Sojdów wręcza jej prezent. A żeby też powiedzieć wam, że te stosunki były poprawne pomiędzy Kalitami a Sojdami, to dodam, że jedną z kucharek na tym weselu była siostra Jana Sojdy, Helena, żona Józefa Adasia, którego już świetnie znacie. I Helena Adasiowa przez kilka dni przed weselem dzielnie pracowała. Piekła ciasta, robiła pyszny bigos, piekła różne mięsa i współpracowała z rzeźnikiem o nazwisku Zieliński, który zajmował się oprawianiem mięs i przyrządzaniem ich specjalnie dla gości. I ten człowiek w pewnym momencie zauważył, że jak wykonywał te wyroby, to wkładał je do jakiejś tam misy i co tę misę napełnił, to ona za chwilę już nie była taka pełna. No i zaczął dociekać, kto stoi za tym, że to mięso stamtąd znika. W pewnym momencie zwrócił się do Helci Adasiowej, bo tak na nią wszyscy mówili, że oj kucharko, tak robić nie będziemy. Później przed sądem wszystkiego się wyparł, natomiast Mieczysława Kalita pamięta, jak ten rzeźnik opowiadał o tym, że z tej roboty u Kalitów Adasiowa wychodzi z teczkami wypchanymi po brzegi. Na drugi dzień po weselu Hela Adasiowa przychodzi do Mieczysławy i mówi jej, że jeżeli coś zostało z tego wesela do jedzenia, to na to chętnie zabierze. I Mieczysława nie miała siły się w ogóle sprzeciwić. Ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła. Po prostu ta Hela sobie zrobiła, co chciała. Ale w pewnym momencie przyszła i powiedziała, że na tym weselu były takie piękne dzbanki, które Krysia wypożyczyła z wypożyczalni specjalnie na to wesele. I jej się te dzbanki podobają, więc ona je sobie weźmie. A niech Krysia czy tam pani Mieczysława pójdzie do tej wypożyczalni, powie, że one się zbiły podczas zabawy i pokryją sobie koszty, a Hela sobie te dzbanki weźmie. Mieczysława mówi Helenie, że Helciu, jak to te dzbanki, przecież ja tak nie mogę. I Helena odpowiada jej twardo, że jeżeli te dzbanki nie trafią w jej ręce, to rodzina Kalitów już nigdy nie będzie miała spokoju na wsi. W pewnym momencie Krystyna się o wszystkim dowiedziała i próbowała się w jakiś sposób przeciwstawić, natomiast jej mama powiedziała jej, że, i tutaj cytat, córuniu, one tacy są, że cała rodzina się od nas odwróci, jak nie dasz im, czego one chcą. Kilka dni później dochodzi do konfrontacji Adasiowej z panią Mieczysławą na rynku w Połańcu, bo Helena dostaje te dzbanki i Adasiowa z pretensjami mówi do Kalitowej, że to
to przez nich wieś cała gada, że ona jest złodziejką, tego nie można wybaczyć. Zaczęła wypominać Mieczysławie, że jej brat Jan Sojda wręczył w prezencie ślubnym 500 zł i że nie dość, że ją posądzają o kradzież, o to, że skasowała za kucharzenie 1500 zł, że niby wynosiła wędlinę. To jeszcze prawda jest taka, że to jej brat dodał do tego wesela i to oni są właściwie stratni, na co pani, na co Mieczysława Kalitowa odpowiedziała, że córka jej się nie prosiła o prezenty, więc te 500 zł mogą oddać, a że ona już po prostu nie chce z tą sprawą mieć nic do czynienia i że ona chce zapomnieć i mówi do Heleny takie zdanie, że co ja ci jestem, Helciu, winna. Ale tamta sytuacja powoduje wielki rozłam na wsi, ponieważ od tego czasu nikt z Sojdów i nikt z Adasiów, a była to duża rodzina, nie rozmawia i nie pomaga w żaden sposób rodzinie Kalitów. Plotki się roznoszą, żyją własnym życiem. Sprawa kradzieży tej wędliny i tej porcelany także i nie może tego znieść Jan Sojda. Bo przecież on jako król, jako najbogatszy człowiek we wsi, jako autorytet, jako wzór, jako w ogóle ktoś w rodzaju jakiegoś boga, zresztą tak też był nazywany królem albo bogiem, nagle jest posądzony o kradzież, no bo przecież posądzenie jego siostry, czyli najbliższej rodziny, to tak jakby posądzenie też jego. I on sobie postanawia, że nie może, no bo zdaje sobie sprawę, że przecież plotki jest... Plotek się nie da uciąć i trudno jest je zdementować, że jakby dementi trafia do, nie wiem, jakichś 20 czy 15% osób, które usłyszały plotkę, więc wie, że nie tędy droga, a że jest bardzo mściwym człowiekiem, to postanawia takiej zemsty się dopuścić i chce ukarać autorkę tych plotek najsurowiej jak się da i w najbardziej okrutny sposób, zabijając jej dwójkę dzieci, zięcia i nienarodzonego wnuka. Kiedy w ręce śledczych trafia tak prozaiczny i tak właściwie błahy motyw tak tragicznej zbrodni, tak makabrycznej zbrodni, postanawiają działać i organizują wizję lokalną, w której bierze udział naprawdę chyba cały Połaniec i wszystkie okoliczne wsi, łącznie z całym Zrębinem, bo tę wizję lokalną obserwuje kilka tysięcy osób, które gromadzą się wokół pola, wokół drogi, w Połańcu siedzą na różnych dachach, murach, wspinają się, żeby zobaczyć jak najwięcej, przede wszystkim twarze oskarżonych, czyli Jana Sojdy, jego szwagra, czyli Adasia, jego dwóch zięci, czyli Sochę i Kulpińskiego. Jedna osoba ze wsi nie dożywa tej wizji lokalnej. Jest to ojciec Stasia Strzępka, który popełnia samobójstwo, jako że od momentu, w którym wsparł swojego syna i jawnie przeciwstawił się Sojdzie, był szykanowany i dręczony i nie wytrzymał tej presji, jaką na nim wywierano i odebrał sobie życie, tuż właściwie przed wizją lokalną. Podczas tej wizji nie uczestniczą czynnie, tak jak to zwyczajowo przyjęto, jak na przykład przyznaje się jakiś oskarżony do popełnienia czynu i on bierze udział w tej wizji lokalnej. Tutaj zostali wykorzystani aktorzy, no bo wszyscy oskarżeni nie przyznawali się do tego czynu, więc no jak mogli odgrywać coś, czego nie zrobili, więc byli to aktorzy. Natomiast oni byli obecni podczas tej wizji. Ale to nie przeszkodziło prokuraturze w postawieniu im aktu oskarżenia. Znaczy wiem, że to się stało wcześniej. I takim oto sposobem trafili na ławę oskarżonych rok i kilka miesięcy po tej zbrodni. Podczas tego procesu ukarano kilkaset osób, słuchajcie, kilkaset osób o składanie fałszywych zeznań i ukarano ich na sumy powyżej 200 czy 300 tysięcy złotych ówczesnych. Taka była wysokość łączna tych wszystkich kar za składanie fałszywych zeznań. Wszyscy jak jeden mąż bronili Sojdy i jego rodziny, ale to na niewiele się zdało, dlatego że wszyscy czterej mężczyźni, czyli Sojda, Adaś, Socha i Kulpiński, zostali w listopadzie 79 roku skazani na karę śmierci. Sojda i Adaś w 82 roku trafili do
aresztu śledczego na Montelupich w Krakowie. Chyba to był jedyny areszt, właściwie miejsce, w którym wykonywano w Polsce karę śmierci. Obaj zginęli tego samego dnia, 23 listopada 1982 roku. W stosunku do Sochy i Kulpińskiego zastosowano akt łaski i zmniejszono im kary do 25 lat więzienia dla Sochy i do 15 lat więzienia dla Kulpińskiego. Finalnie Socha został zwolniony warunkowo z zakładu karnego po odsiedzeniu 14,5 roku, a Kulpiński w więzieniu spędził 11 lat. Oprócz nich 18 osób uczestniczących w tym procesie zostało skazanych na niewielkie wyroki za fałszowanie dowodów i za składanie fałszywych zeznań oraz za zatajenie zbrodni w pierwszej kolejności. Przeczytam wam teraz fragment książki Wiesława Łuki Nie oświadczam się. Swoją drogą ten tytuł może wydawać się bardzo dziwny jak na reportaż o tak makabrycznej zbrodni, ale bynajmniej nie chodzi tutaj o oświadczyny w kontekście zaręczyn. Tylko wszyscy, którzy uczestniczyli w procesie i byli w jakiś sposób powiązani z tą sprawą i przesłuchiwani przez sąd, odmawiali składania wyjaśnień i robili to w bardzo specyficzny sposób, prawdopodobnie w taki, jaki zostało to podyktowane przez osoby wspierające Jana Sojdę w tym sądzie. Mianowicie na każde pytanie zadane przez sędziego odpowiadali słowami nie oświadczam się. Dzisiaj po prostu odmówilibyśmy składania wyjaśnień albo zeznawania w sądzie. Oni wtedy jak jeden mąż powtarzali nie oświadczam się, nie oświadczam się, nie oświadczam się. A więc posłuchajcie. Prasa codzienna i tygodniki doniosły. Zakończył się najtrudniejszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości proces w najbardziej ponurej sprawie, jaką zna polska kryminalistyka. Zginęły 3 osoby, w tym jedna w ciąży, z powodu kradzieży weselnej wędliny. Zabijali podczas pasterki Jan Sojda, jego szwagier i dwaj zięciowie. Przyglądało się kilkadziesiąt osób. W śledztwie przesłuchano 232 świadków, jednego 14 razy. 38 odwoływało swoje zeznania, 18 podejrzanych o fałszywe świadczenie trzeba było aresztować. W procesie trwającym rok i 3 dni przesłuchano 220 świadków. Najstarsza z nich kobieta liczyła sobie 102 lata i powiedziała do dziennikarza: co pan mi będzie dupę zawracał? Przed sądem tylko 4 świadków opisało zbrodnie podczas pierwszego zeznania. Jeden, ile razy przechodził obok miejsca zabójstwa, tyle razy płakał. Z tych, którzy w procesie odwoływali zeznania, 24 znów aresztowano. 21, w tym część z aresztu, poprosiło o powtórne przesłuchanie i dopiero wtedy opisało zabójstwo w relacji indywidualnej. Potem podczas konfrontacji, z których do kilku przystąpiło ponad 60 osób naraz. W trakcie trwania procesu głównego, 4 świadków po ich własnych rozprawach skazano za fałszywe zeznania, za nakłanianie do fałszywych zeznań i za ukrywanie zbrodni na kary od 4 do 8 lat. Jeden ze świadków, aresztowany po wyjściu z sądu, stwierdził: odchodzę na najdłuższy urlop w moim życiu. Wysoki sąd 78 razy korzystał z prawa nakładania na świadków uchylających się od zeznań kar pieniężnych od 500 zł do 2000, co w sumie czyni 85 tysięcy, do końca procesu uiszczono 26 tysięcy. Największe poruszenie na sali wywołał dialog. Sędzia przewodniczący: czy panią nie zainteresowało to, że za autobusem leży obnażona kobieta, którą oświetlają latarkami? Świadek: nie, co mi tam. Sędzia: a gdyby tam leżała krowa? Świadek: a, krowa to co innego. Najbardziej plastyczne porównanie wyszło spod pióra Jana Sojdy, który w grypsie instruował żonę: nie lituj się nad szwagrem Adasiem, jak rzeźnik nie lituje się nad świnią, gdy ją przerabia na kiełbasy. Fragment pochodzi z książki Wiesława Łuki Nie oświadczam się. Ja ten fragment przeczytałam z antologii polskiego reportażu XX wieku, z tomu drugiego. Co mogę powiedzieć wam na sam koniec? Przecież to, że
ta zbrodnia była tak brutalna. Była wykonana w tak nieludzki sposób i z tak irracjonalnego powodu. No przecież to nie jest powód, żeby zabijać. Ja nie mówię, że są powody do zabicia, no ale chyba przyznacie mi rację, że jakaś sprzeczka o kiełbasę czy od Wacbanki no nie kosztuje życia 4 osób. Ale to, co chyba w tej zbrodni zadziwia równie bardzo, to to, jak udało się te zbrodnie właściwie zataić. Bo gdyby nie ten mały, 14-letni Staś, to najprawdopodobniej kolejny świadek, czyli Leszek Brzdenkiewicz, nigdy nie odważyłby się pójść na milicję. I ta okrutna zbrodnia nadal byłaby tajemnicą. Chociaż może kiedyś jakiś świadek by powiedział coś od siebie, chociaż wątpię, dlatego że do dziś, mimo że minęło no ponad 30 lat, ta sprawa dzieli zrębin i ludzie wciąż boją się tam mówić. Na przykład w reportażu w magazynie TVN24, który tutaj linkuję w źródłach, więc zerknijcie sobie szczególnie na YouTube'a po źródła, tam w opisie odcinka zawsze je podaję. Jest rozmowa króciutka, ale z matką Krysi i Miecia, która prosi o zakrycie jej twarzy, bo wciąż nie chce o tym rozmawiać, boi się. Boją się też inni ludzie. Część, która żyła w tamtych czasach i która już była dorosłymi ludźmi w tamtych czasach, też mówi, że ona nic nie wie, że nic nie pamięta, że nic się takiego nie wydarzyło. Człowiek, który znał szczegóły śledztwa, prosi nadżycie, żeby nie podawać jego imienia i nazwiska. Także mimo, że już nie ma króla Zrębin, mimo, że Jan Sojda dawno nie żyje, to ta zmowa milczenia trwa nadal. I nadal w Zrębinie ludzie żyją w strachu. W piekle tego strachu. I to moim zdaniem w tej zbrodni jest najstraszniejsze. To, że ona tak na dobrą sprawę trwa cały czas. I myślę, że do dziś ludzie są przekonani o wszechmocy Jana Sojdy i w ogóle tego rodu. I wydaje mi się, że to dlatego, że sam Sojda musiał być przekonany o tym, że on z tej sytuacji wyjdzie obronną ręką. Nawet na sali sądowej, gdzie już był postawiony wobec niego i jego rodziny akt oskarżenia, podczas gdy jeszcze na sali nie było sędziego i składu sędziowskiego, on się odwrócił do siedzącej Kalitowej, matki zamordowanych, i powiedział do niej na głos: Miecia, a co ty zrobisz, jak ja wrócę do wsi? I gdy sąd już wszedł na salę i Kalitowa poskarżyła się, czy w ogóle poinformowała o tym, że Jan Sojda ją po prostu zaczął straszyć, przy oczywiście obecności wielu innych osób, to Sojda jej się wyparł tego prosto w twarz i nikt nie potwierdził jego słów. W sądzie, podczas gdy było mnóstwo, wiecie, milicjantów, strażników, podczas gdy ten człowiek był osądzany, to on nawet w takim miejscu się tego wypierał i nawet w takim miejscu ludzie trzymali jego stronę. Więc jest to niezwykła historia, która pokazuje właśnie to, jak silnie związane są ze sobą społeczności, takie małe. I świetnie też mówią o tym Kuźmińscy, małżeństwo Kuźmińskich, którzy nagrali o tym odcinek, czy byli narratorami odcinka Opowiem Ci o zbrodni na CI Polsat. Też można odsłuchać sobie audiobooka, ale też można przeczytać książkę, która została wydana. I tam Michał Kuźmiński mówi, że Jan Sojda, biorąc tych ludzi do autobusu i na ich oczach mordując Kalitów, znaczy no Łukaszków i Kalitę, Miecia, no bo to się wydaje wszystkim idiotyczne. Jeżeli chciał zabić, no to po prostu mógł to zrobić sam. Ale on to zrobił celowo i on wcale nie potrzebował świadków. On potrzebował publiczności, żeby pokazać w Zrębinie, kto jest nie tyle królem, ale właśnie Bogiem. I kto może odbierać komuś życie za drobne nieposłuszeństwo.
Tym samym kończę na dzisiaj tę straszną historię, bardzo zresztą smutną. I wiem, że może życzenia świąteczne po wysłuchaniu tak okropnego ludzkiego dramatu brzmią niewłaściwie, ale życzę Wam, żeby te święta były spokojne, żeby były bezpieczne i jak zwykle, żebyście na siebie bardzo uważali. Wszystkiego dobrego.